Żegnamy rycerza wolności, generała dywizji Janusza Brochwicz-Lewińskiego, obrońcę ojczyzny z września 1939 roku, słynnego żołnierza Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego, osobę zasłużoną dla wspólnoty brytyjskiej, człowieka wielkiej wiary i szlachetnego serca. Obecność pana Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych, wraz ze współpracownikami, przedstawicieli parlamentu na czele z marszałkiem Sejmu i Senatu, delegatów rządu i władz samorządowych, przedstawicieli wojska na czele z panem Antonim Macierewiczem, ministrem obrony narodowej, delegatów służb mundurowych, a nade wszystko kombatantów i weteranów, nadaje tej uroczystości szczególnej powagi i wyjątkowego znaczenia. Gdy kamień na tafle spokojnej wody rzucamy, powstają kręgi idące wszerz i zmierzające powoli. Tak żyją ludzie, gdy śmierci bramy przepastne przekroczą. Kręgi powoli zamierają i nikną, pozostawiając po sobie pustkę, a nawet zapomnienie. A jednak prawda życia ludzkiego daje nam i inne zjawiska. Są ludzie i są ludzkie prace tak silne i tak potężne, że śmierć przezwyciężają, że żyją i obcują między nami. Słowa, które marszałek Józef Piłsudski wypowiedział nad trumną Juliusza Słowackiego w Katedrze Wawelskiej, warte są przypomnienia w godzinie pogrzebu świętej pamięci generała dywizji Janusza Brochwicz-Lewińskiego. Owszem, śmierć to wszechwładna pani. Jej prawa są bezwzględne. Wszystko, co żyje, zmierza w stronę śmierci. Są jednak ludzie, których szlachetne czyny nie pozwalają odejść w zapomnienie. Należy do nich świętej pamięci generał dywizji Brochwicz-Lewiński, który żyje w Bogu i nadal będzie żył w sercach Polaków. Wszak jego serce przez 96 lat biło miłością do naszej ojczyzny, ukochanej Polski. Źródłem nadziei, a nawet pewności, że życie świętej pamięci generała nie skończyło się, jest jego i nasza żywa wiara. On bezgranicznie zaufał Jezusowi, który był dla niego drogą, prawdą i życiem. Uwierzył temu, który powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Droga rodzino, bracie i siostry, otaczamy dziś miłością i wdzięczną modlitwą świętej pamięci generała Janusza. Po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki odwołany na wieczną wartę przed oblicze Boże, aby zdać sprawę ze swojego włodarstwa, nie idzie z pustymi rękami. Jego czyny świadczą o pełnej poświęcenia służbie Bogu i Ojczyźnie. We wrześniu 1939 roku kapral podchorąży Janusz Brochwicz-Lewiński stanął do walki z niemiecką i sowiecką armią. W trakcie kilku lat wojennej zawieruchy wielokrotnie doświadczył Bożego miłosierdzia. Cudem uniknął śmierci z rąk NKWD i w niezwykłych okolicznościach zbiegł z sowieckiej niewoli. Podczas okupacji był jednym z najdzielniejszych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i uczestników Powstania Warszawskiego. Postrzelony 8 sierpnia
1944 roku w czasie powstańczych walk przez niemieckiego snajpera po raz kolejny został cudem zachowany przy życiu. Po zakończeniu II wojny światowej ten wspaniały żołnierz, człowiek honoru i wielki patriota dalej płacił wysoką cenę za wierność niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej. Przez 58 lat przebywał na przymusowej emigracji. Po powrocie do kraju latem 2002 roku, aż do końca swoich dni, na ile starczyło mu sił, podejmował zadania w środowisku kombatanckim i spotykał się z młodzieżą, ucząc, jak należy służyć ojczyźnie. W godzinie pogrzebu ludzi wielkich, wybitnych i zasłużonych dla ojczyzny pytamy, skąd oni czerpali siły do tego, aby wybić się ponad przeciętność? Kto był dla nich źródłem mocy i męstwa, że nawet w chwili najcięższych prób nie zdradzili, nie załamali się, ale zawsze do końca wypełniali rotę wojskowej przysięgi? Jesienią 2013 roku odwiedziłem pana generała w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów w Warszawie. Podczas długiej rozmowy miałem okazję przekonać się o jego bezgranicznym zaufaniu Bogu. Powiedział wprost: kilka razy ręka miłosiernego Boga uratowała mnie przed niechybną śmiercią. To, że żyję, Jemu zawdzięczam. Wyznał, że tak wielką wiarę w Boże miłosierdzie zaszczepiła w jego sercu matka Jadwiga, kiedy wyruszał na wojnę w 1939 roku. To ona przekazała mu mały obrazek Jezusa Miłosiernego z napisem: Jezu, ufam Tobie. Obiecała modlitwę i zapewniła syna, że Jezus Miłosierny będzie go skutecznie ochraniał. Nosiłem go zawsze przy sobie w mundurze lub portfelu, razem z legitymacją wojskową. I dodał: ja się modlę codziennie i dziękuję Bogu za to, że żyję. Robię to regularnie co wieczór. Uważam, że byłbym już dawno w piachu, gdyby nie ten obrazek. To symbol, który mnie łączy z żywym Jezusem. Ten mały obrazek Jezusa Miłosiernego wisiał w jego mieszkaniu jako najcenniejsza relikwia. Panie generale, z nadzieją oddajemy Cię w ręce miłosiernego Boga, któremu tak bezgranicznie zaufałeś. Ta nadzieja ma uzasadnienie w tym, że Twoje ręce są nie tylko czyste, ale pełne czynów dobrych, naznaczonych ofiarą i poświęceniem. Ufamy, że dołączysz do grona najwybitniejszych synów naszej ojczyzny, których Bóg nagrodził wieczną ojczyzną. Spotkasz towarzyszy broni z września 1939 roku, żołnierzy Armii Krajowej, uczestników Powstania Warszawskiego i tych, którzy tak jak Ty jedli gorzki chleb przymusowej emigracji. Panie generale, będzie nam Ciebie brakowało. Będzie Cię brakowało młodym ludziom noszącym wojskowe mundury, którzy Cię kochali i dla których byłeś niedoścignionym wzorem. Ufamy jednak, że posiałeś tak wiele dobra w ich sercach, że Twoja idea wiernej służby Bogu i Ojczyźnie będzie kontynuowana. Wojskowe sztandary z wyhaftowanymi na nich trzema słowami: Bóg, honor, ojczyzna, nadal będą jednoczyć tych, którzy są gotowi przelewać krew
a nawet oddać życie, stając w obronie ojczyzny, stając w obronie najważniejszych praw człowieka. Utrudzony obrońco naszej ojczyzny, bohaterze, spoczywaj w pokoju. Amen.